Funkcjonariusze CBA zatrzymali 3 kolejne osoby w śledztwie dotyczącym funkcjonowania mafii paliwowej. W wyniku działalności grupy Skarb Państwa mógł zostać narażony na straty 700 milionów złotych. Fakt zatrzymania potwierdził w rozmowie z portalem TVP Info rzecznik CBA Tymistokles Brodkowski. Jak wskazał, zatrzymania 3 osób dokonali agenci z delegatury w Łodzi. W tym wątku śledztwa chodzi o pranie brudnych pieniędzy. CBA prowadziło czynności na terenie województw dolnośląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Wszystko wskazuje na to, że działalność przestępcza prowadzona była z wykorzystywaniem prowadzonych przez zatrzymanych spółek oraz tzw. słupów. Proceder zmierzał do włączenia do legalnego obrotu gospodarczego pieniędzy uzyskanych z przestępstwa, wyjaśnia rzecznik. Dodaje, że grupa utworzyła sieć firm, które przyjmowały na swoje rachunki, a następnie przekazywały dalej pieniądze pochodzące z uszczuplenia podatku VAT. Według śledczych mogło to być co najmniej 30 milionów złotych. Zatrzymani zostaną przewiezieni do prokuratury regionalnej w Białymstoku, gdzie usłyszą zarzuty m.in. prania brudnych pieniędzy. Funkcjonariusze CBA przeszukali także miejsca zamieszkania zatrzymanych osób oraz siedziby powiązanych z nimi podmiotów gospodarczych. Cała sprawa dotyczy funkcjonowania tzw. mafii paliwowej działającej na terenie Polski w latach 2013-2016. W listopadzie ubiegłego roku agenci CBA zatrzymali w związku z tą sprawą 7 osób. Kliknij koniecznie w link, aby zobaczyć, kiedy naszym zachodnim sąsiadom zabrakło w kraju paliwa. Być może to sprawa właśnie tych obrotnych osobowości. Trzałka.